Czy pacjenci z Pana regionu mają utrudniony dostęp do leczenia onkologicznego? Ja myślę, że jak w dużej części naszego kraju, ale sytuacja Radomian czy mieszkańców ziemi radomskiej jest bardzo specyficzna. Na terenie bardzo dużej populacji nie ma takiego ośrodka, czy nie było do tej pory. Mam nadzieję, że ten ośrodek, który powstaje, spełni nasze oczekiwania. Do dnia dzisiejszego odwiedzaliśmy albo ośrodek warszawski, albo ośrodek kielecki. Rzeczywiście tak to wyglądało. Dzisiaj trzymam bardzo mocno kciuki za to, aby powiódł się ten projekt, który jest realizowany w oparciu o pieniądze prywatne, ale też pamiętajmy, że mogący funkcjonować w oparciu o medycynę tą, która jest finansowana z Narodowego Funduszu Zdrowia. Wspomina Pan o Centrum Onkologii Ziemi Radomskiej. No właśnie, nie ma kontraktu. To największy problem tego ośrodka w tej chwili? Ja myślę, że najpierw rejestracja, to co dzisiaj zostało powiedziane, a później oczywiście walka o kontrakt. Ja bardzo mocno trzymam kciuki, chociaż nie jest to instytucja ani szpital podlegający prezydentowi miasta, ale każda forma wsparcia medycznego dla wszystkich mieszkańców ziemi radomskiej jest dla mnie szalenie istotna, więc bardzo mocno trzymam kciuki i kibicuję tej inicjatywie. Muszę powiedzieć, pacjenci i pana mieszkańcy właśnie narzekają, że nie ma tego szpitala, nie ma tego rozwiązania onkologicznego dla nich? Ja myślę, że zawsze problemem w tak trudnej sytuacji, jaką jest choroba onkologiczna, bardzo często na początku bywa dla nas to szok, dla nas, dla naszych najbliższych, dla całych rodzin. Możliwość realizacji tego typu badań, diagnostyki, czy też bezpośrednie już leczenie na terenie, czy też blisko własnego domu jest zawsze dużo bardziej komfortowe, jak jeżdżenie choćby kilkaset kilometrów dalej, czy kilkadziesiąt. Pamiętajmy o tym, że ci ludzie znajdują się nie tylko w trudnej sytuacji onkologicznej, ale również choćby w trudnej sytuacji materialnej czy psychicznej.